Ile i w jaki sposób zarabiają mali youtuberzy, tacy, którzy na przykład mają 2000 subskrypcji? Czy jest to w ogóle opłacalny biznes? Dzisiaj postaram się Wam to przedstawić z perspektywy osoby, która długo siedzi w temacie, a jednak tych subskrypcji ma mało. Zapraszam do oglądania. Wydaje mi się, że na YouTubie brakuje tego typu filmu, ponieważ owszem, są poradniki, które pokazują, ile się zarabia na YouTubie, jak się zarabia na YouTubie, w jaki sposób, czy to jest opłacalny biznes, ale są to poradniki osób, które no powiedzmy mają te kilkadziesiąt tysięcy subskrypcji minimum, jeżeli nie kilkaset lub kilka milionów, więc ja jestem takim trochę osobą, która no siedzi w temacie od dawna i nie ma jakiegoś super dużego sukcesu, a mimo to trochę sobie zarabia. I dzisiaj postaram się Wam przedstawić, czy jest to faktycznie opłacalne z perspektywy takiej małej osoby, jeżeli na przykład byście chcieli zacząć na YouTubie i prawdopodobnie zbyt szybko no nie będziecie mieli wysokich wyników. Myślę, że warto przedstawić na początku, jak wygląda moja perspektywa. Na kanale mam około kilkuset widzów, z czego długą część mojego streamowania i youtubowania zaczynałem na kilku lub kilkunastu widzach stałych. Więc jest to dosyć mało, ale przy okazji dzięki temu orientuję się w temacie. Myślę, że na początek warto sobie podzielić przychody dla małych, jak i dużych twórców na trzy takie podstawowe części. Pierwszą częścią są przychody od widzów. Zależne od widzów i w sumie tego, jak bardzo hojni dla nas są. No i nie mamy za bardzo wpływu na to, nie możemy jakby obliczyć, ile możemy dzięki temu zarobić. Drugą, podstawową częścią zarobków są zarobki z reklam, czyli tutaj już wchodzi sobie typowa współpraca z YouTube'em, reklamy, YouTube Red i takie rzeczy. No i trzeci segment to są rzeczy takie zewnętrzne, nazwijmy to, czyli takie, które moglibyśmy robić bez YouTube'a, ale z YouTube'em jest nam o wiele prościej. Na początku szybko przelecimy sobie przez ten pierwszy temat, czyli zarobki zależne od widzów, które są praktycznie niepoliczalne i najmniej związane z odcinkiem, ale stwierdziłem, że warto je tutaj zamieścić na sam początek, na rozgrzewkę. Głównym motorem napędowym pierwszej części dla większości są przede wszystkim donaty i dotacje. No i nie ukrywam, że dla mnie to też jest główny sposób zarobku w tym momencie, jeżeli chodzi o YouTube'a. Dlaczego? Dlatego, że po prostu można wyciągnąć najwięcej. Ale ile? No właśnie tutaj się pojawia problem, ponieważ ciężko stwierdzić ile, ponieważ wszystko jest tak, jak sama nazwa wskazuje, zależne od naszych widzów. Są to dotacje od widzów dla streamerów, youtuberów. No i nie można za bardzo niestety określić, ile zarobimy. Możemy zarobić 0 na danej transmisji, możemy zarobić nawet 400 zł na danej transmisji, jeżeli jesteśmy małymi youtuberami. Ja no maksymalnie zarobiłem 400 na jednym streamie, więc od razu Wam to mówię. Przelecimy tylko przez ten temacik, na koniec tego filmu pokażę Wam faktycznie, ile można z tego wyciągnąć na moim przykładzie, nie będę Was tym zanudzał, tylko no mówię, że to, jeżeli będziecie małymi youtuberami, to jest taki główny sposób zarobku. Jest to oczywiście zależne głównie od widzów, natomiast są różne techniki, które pozwalają zarobić więcej i mówię Wam to otwarcie, jeżeli jesteście ciekawi, jakie są właśnie techniki manipulacyjne na przykład od youtuberów, streamerów, dajcie znać, nakręcę o tym odcinek, ponieważ mam w tym lekką wiedzę, no i wiem, jak to mniej więcej działa na YouTubie. Tak czy siak, mimo wszystko nie mamy aż takiej kontroli nad tym, ile zarobimy. Oczywiście donaty nie są jedynym sposobem wsparcia twórcy przez widza, ponieważ są jeszcze na przykład Patronite, jest oczywiście funkcja wspierającego na YouTubie, ale to wszystko w dalszym ciągu jest zależne tylko i wyłącznie od widzów i ciężko jest to policzyć, więc tylko nadmienię, że jest taka możliwość zarobku. Jeżeli jesteście małymi youtuberami, no to trochę sobie na tym hajsu uzbieracie i prawdopodobnie donaty akurat będą waszym głównym motorem napędowym, jeżeli chodzi o zarobki. Patronite i wspierający da się z tego zarobić, ale myślę, że nie aż tak dużo, jeżeli nie macie jakiejś super dużej społeczności. Przejdźmy teraz do głównego wątku odcinka, czyli reklam z YouTube'a. Jak to w ogóle wszystko się odbywa? Warto na początku w ogóle przedstawić, na czym tak naprawdę zarabiamy od YouTube'a. Część ludzi dalej myśli, z czego jestem w ogóle zdziwiony, nawet wśród moich znajomych są takie opinie, że YouTuberzy zarabiają z ilości subskrypcji i złapek w górę. No jest to karygodny błąd, jest to coś niezrozumiałego dla mnie, jak tak można myśleć. Zarabia się tylko i wyłącznie z reklam, czyli de facto z ilości też wyświetleń, które są pod filmem. Żeby zarabiać, żeby w ogóle zacząć zarabiać i wyświetlać reklamy na swoim kanale, potrzebujemy spełniać trzy warunki. 4000 godzin czasu oglądania w ciągu roku, czyli na chłopski rozum jedna osoba musiałaby obejrzeć 4000 godzin naszego materiału w ciągu roku, żebyśmy mogli sobie zarabiać, czyli na przykład 4000 osób wystarczyłoby, że obejrzałoby przez godzinę nasz materiał. 1000 subskrypcji, no i content, który spodoba się reklamodawcom i o tym też parę słów będzie później. Tak jak wspomniałem, na zarobki ma wpływ liczba wyświetleń, ponieważ im więcej wyświetleń, tym więcej po prostu ludzi zobaczyło nasz film i obejrzało potencjalną reklamę. Natomiast liczba liczbie nierówna. I zdarza się, na przykład na moim kanale, że pod jednym filmem jest 8000 wyświetleń i zarabia on o wiele mniej niż film, który ma 3000 wyświetleń. Od czego jest to zależne? Tak naprawdę nie wiadomo. Na pewno ma tutaj duży wpływ content, jaki tworzymy.
Jedne filmy bardziej są ciekawe i atrakcyjne dla reklamodawców, drugi trochę mniej. Przypuśćmy, jeżeli na filmie są wulgaryzmy, przemoc, rasizm i tak dalej, no to załóżmy, że mogą być ograniczone nasze przychody i tych reklam może być mniej, jeżeli w ogóle ich nie będzie. Zależne jest to również od okresu, w którym nagrywamy filmy. Okazuje się, na moim przypadku przynajmniej, że w grudniu zarobimy więcej hajsu niż w styczniu. Dlaczego? Dlatego, że w grudniu są święta, jest więcej chętnych reklamodawców, więcej reklam, no i po prostu jakoś stawki są wyższe. I tak się zdarza, że mając tyle samo wyświetleń, w jeden dzień potrafię zarobić 3 zł, a drugi 30 groszy, zależnie od miesiąca. Żeby udowodnić, jak bardzo rozrzucone to jest, rzucam teraz screeny z dwóch filmów, no i możecie sobie zauważyć, że trochę tutaj jest różnica, jeżeli chodzi o ilość wyświetleń i zarobków. Możemy oczywiście kontrolować to, ile zarobimy z danego filmu, no i dzieje się to za pomocą takiej fajnej metody, której widzowie nienawidzą, czyli dodawaniu reklam podczas filmu. Jeżeli film ma więcej niż 8 minut, to jest ważne, ponieważ dalej niektórzy myślą, że 10 minut jest takim progiem, zostało to zmienione niedawno, teraz wystarczy 8, możemy dodać sobie reklamy podczas filmu. No i tych reklam może być bardzo dużo. Oczywiście im więcej reklam, tym większa szansa, że reklama zostanie wyświetlona. Ponieważ tutaj się pojawia kolejny błąd, na który ludzie się natykają, myśląc, że jeżeli dodamy na przykład 10 przerw na reklamę w trakcie filmu, no to widz będzie musiał obejrzeć 10 reklam. Jest to nieprawda. Jeżeli jest reklama podczas filmu, to jest tylko procentowa szansa na to, że ta reklama zostanie wyświetlona widzowi. Dlatego, mając na przykład 8 reklam, zobaczy widz na przykład tylko 3. Możemy także dostosowywać sobie, czy reklamy będą możliwe do pominięcia, czy będą długie, czy będą na końcu filmu, czy będą banery reklamowe. Generalnie wszystko możemy modyfikować. Oczywiście, jeżeli reklamy nie będzie można pominąć, to również zarobimy za nią więcej pieniędzy. Generalnie zagrywka dosyć rzadko stosowana, tak mi się wydaje, i zazwyczaj jednak te reklamy są możliwe do pominięcia, co możecie zobaczyć, oglądając po prostu filmy. Ale ile pieniędzy takie reklamy generują? No tutaj jest to ciężkie do określenia, ponieważ tak jak wspomniałem, różne wartości zależnie od różnych czynników. Teraz konkrety. Ja nagrywając na tym kanale od października 2019 odblokowałem monetyzację w lutym 2020 i od tego momentu, mając jakieś 20 filmów, zacząłem zarabiać. Czyli te 20 filmów poprzednich nie zarabiało nic podczas publikacji, ale 20 lutego włączyłem monetyzację, no i od tego czasu coś tam zaczęły sobie jakieś grosze zarabiać. Więc tak de facto miałem rok, równy rok na zarabianie i ile zarobiłem? Zarobiłem dokładnie tyle. Czy jest to dużo? Sami sobie odpowiedzcie. Zauważcie, że no praktycznie przez rok piłowałem jeden film w tygodniu, który miał tyle wyświetleń lub tyle wyświetleń, generalnie bardzo rozrzucona ilość. Warto jednak zauważyć, że filmy zarabiają cały czas. To znaczy, że potencjalnie im więcej mamy filmów, tym więcej zarobimy. Ponieważ po prostu film wstawiony w lutym 2019 roku dzisiaj również zarabia, jeżeli ktoś go obejrzy. No i tutaj jest takie trochę błędne myślenie, że jeżeli na przykład mamy 200 filmów, to zarobimy w kupę hajsu, a jeżeli mamy jeden film, zarobimy mało. No jest to błąd. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy naprawdę mnóstwo filmów, przypuśćmy, mamy sobie jakąś serię z gier, no to jest szansa na to, że niektóre filmy znikną w momentach internetu. Tak naprawdę w tych czasach główne wyświetlenia na film pochodzą ze strony głównej na YouTubie. Jeżeli YouTube widzi, że filmy danego twórcy się podobają widzowi, to będzie te filmy proponował dalej. Będzie proponował inne odcinki, inne serie, tak dalej. Natomiast jest część filmów, które po prostu przyjmują się źle i są słabsze od innych, bądź też akurat nie weszły w algorytm. No i takie filmy stoją w miejscu i owszem, zarabiają sobie, ale bardzo mało osób je ogląda, praktycznie osoby, które są strasznie strajhardowane, żeby to obejrzeć i wchodzą na kanał i tych filmów szukają, bądź też no po prostu jakimś dziwnym trafem na to weszły. I przykładem takiego filmu na moim kanale jest na przykład film Ten film da ci satysfakcję. Dlaczego? Dlatego, że odkąd go wstawiłem, ten film zarabia jakiś grosz miesięcznie. Czy jest to dużo? No raczej nie, dlatego jest to trochę błędne myślenie, że im więcej filmów, tym więcej hajsu. Coś w tym jest, ale nie do końca. Tak naprawdę w tym momencie na moim kanale zarabia kilka filmów, a cała reszta zarabia tak, no, grosz tygodniowo, dwa grosze tygodniowo, ponieważ no mało kto je ogląda. Oczywiście sytuacja wygląda inaczej, jeżeli nasz kanał się rozwinie. Na przykład Freeze dostaje hajs z reklam prawdopodobnie cały czas na każdym filmie, dzięki czemu ma bierny dochód. No bo załóżmy, że ma milion wyświetleń i dostaje po 10 tysięcy wyświetleń dziennie na dany film. Jest to dosyć optymistyczna wizja, ale myślę, że do spełnienia. No i 10 tysięcy wyświetleń daje jakiś tam hajsik. Więc podsumowując, jeżeli jesteście małym YouTuberem i macie dużo filmów, to prawdopodobnie część z nich będzie zarabiać bardzo, bardzo wolno. Natomiast jeżeli jesteście dużym YouTuberem i wasze filmy mają już duże liczby, no to prawdopodobnie wasi widzowie będą te filmy i tak oglądali, nawet jeżeli im się nie wyświetlą na stronie głównej i będą one generować bierny przychód. Myślę, że powinienem tutaj jeszcze wspomnieć o takim czymś jak YouTube Premium czy YouTube Red,
No i są to przychody nie z reklam, tylko z abonamentu waszych widzów, jakieś takie pieprzenie. Generalnie jest to taki procent zarobków, że nawet nie zwraca na to uwagi i nie przygotowałem się nawet, co to jest, ponieważ no w moim przypadku jest to jakiś 1% zarobków. No i z tych 300 zł ten YouTube Red tam zarobił złotóweczkę, więc... No nie wiem co to jest, ale jest takie coś, warto wam o tym wspomnieć. No i zostaje jeszcze ostatnia kategoria zarabiania, ja ją nazwałem zewnętrzną, czyli po prostu rzeczy, które możemy robić. I YouTube jest tylko tak naprawdę łącznikiem między tymi rzeczami, takim biznesem, który pozwala jakby budować inne biznesy. No i tutaj od razu na myśl przychodzą na pewno jakieś sklepy z koszulkami i tak dalej. No i różne takie sprzedawanie produktów, nagrywanie jakichś płyt, robienie książek. Wszystko, co YouTube pozwala robić. I myślę, że jeżeli lecimy w taki biznes, przypuśćmy, zakładamy sobie własny sklep z koszulkami, kubkami i tak dalej, no to nie powinniśmy celować w szybki hajs. Tutaj powinniśmy celować w rozbudowę marki, w rozbudowę wizerunku. Zauważcie, że jeżeli na przykład macie, no nie wiem, na kubku napisany swoją nazwę użytkownika, na przykład, no nie wiem, La Bomba, tak jak kiedyś miałem, no to jeżeli taki gościu sobie kupi kubeczek i sobie go postawi na biurku, to jego rodzina i znajomi zobaczą tego La Bombę i może akurat jakimś dziwnym sposobem dostaniecie darmową promocję. Tak to działa i ja bym to tak traktował, a dopiero kiedy się rozwiniecie na YouTubie i wybijecie, taki biznes może stać się waszym głównym źródłem dochodu. Tak samo jak na przykład bardzo dużą część zarobków na pewno generuje ekipa Tonosi od Freeza. Jeżeli będziemy zbyt nachalni i będziemy wszędzie piłowali jakieś sklepy i tak dalej, no to możemy na tym wizerunku stracić, więc musimy to robić w bardzo rozsądny sposób. I tutaj wchodzi jeszcze jedna jakby gama możliwości do zarabiania i są to oczywiście filmy sponsorowane, reklamy i tak dalej, które sami sobie tworzymy. Warto to zobaczyć na przykład na kanałach shooterskich, gdzie przed filmem są, no nie wiem, jakieś ruletki na CSGO i tak dalej i to też zarabia oczywiście hajs. Jeżeli my jednak jesteśmy małym YouTuberem, który sobie po prostu nagrywa jakieś filmy, załóżmy, no nie wiem, lifestyle'owe i mamy ten 1000 subskrypcji, warto zastanowić się, czy takie sponsoringi są rozsądne. Myślę, że warto sobie to podzielić na dwie części. Pierwszą stroną są po prostu linki afilacyjne, reflinki i tak dalej, czyli po prostu promowanie jakiejś tam strony z CS-em, ze skórkami do CS-a, w zamian za link w opisie i wtedy sobie widzowie wpisują twój kod, no i ty dostajesz jakieś tam centy albo jakieś skórki w CS-ie. Czy jest to opłacalne? Moim zdaniem absolutnie nie, o ile ta firma nie ma z nami jakiegoś deala, ponieważ dostaniemy bardzo mało, a stracimy dosyć mocno, nie dość, że na wizerunku, to jeszcze na przykład na zasięgach. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wepchniemy reklamę 20 sekund na początku filmu, to jest bardzo duża szansa, że potencjalny widz wyjdzie. Po prostu nie będzie chciał oglądać dalej, poszuka sobie czegoś innego, no bo ta reklama go zanudzi na śmierć. Jest taka możliwość. Z drugiej strony mamy na przykład filmy sponsorowane i na moim przypadku zarobiłem z tego 10 zł w całym moim życiu, ponieważ nie bawię się w takie rzeczy, spróbowałem sobie raz. Był to film sponsorowany z serwera Minecraft. Po prostu napisał do mnie gościu, zarobiłem 10 zł za odcinek. No, jeżeli jesteście małymi YouTuberami i dopiero zaczynacie swoją przygodę z YouTubem, bądź też po prostu macie mało wyświetleń, nie macie raczej co liczyć na deale z na przykład z Playem lub z innymi takimi markowymi firmami, no tutaj musicie celować jakieś takie niższe, może jakieś grupki undergroundowe, tam są na pewno jakieś możliwości do zarabiania, tak jak powiedziałem, jakieś serwery minecraftowe i tak dalej. No, jest coś do zrobienia. Mam ziomka, który kiedyś na przykład sponsorował sobie, mając 5000 subskrypcji, napoje energetyczne. Co za to dostał? Dostał napoje energetyczne. Nie dostał hajsu, ale dostał darmowe próbki napojów energetycznych. Czy jest to spoko? Moim zdaniem jest to taki też fajny eksperyment, żeby zobaczyć, jak to w ogóle wychodzi, jak na to widzowie reagują. I tak naprawdę to wszystko. Jeżeli o czymś zapomniałem, to możliwe, że nagram sobie drugą część. Napiszcie, jak wam się ten odcinek podobał. Oczywiście zaraz jeszcze podam takie finalne zarobki tego, ile wyciągnąłem z YouTube'a i czy jest to opłacalne. Odpowiem sobie na to pytanie. Tak czy siak, zapraszam was w tym momencie na mojego Instagrama, w którym sobie daję jakieś posty i tak dalej. No i na chwilę zdejmę tu taką szatę profesjonalisty, ponieważ no dzisiaj jest taki odcinek bardzo taki, wiecie, poważny, nie? Gadam tak poważnie na temat, staram się mówić płynnie. Po prostu chcę sobie wprowadzić też jakieś nowe kontenty na kanał, żeby dotrzeć do potencjalnie nowej widowni. No i w sumie fajnie mi się takie rzeczy nagrywa, jest coś ciekawego, wiecie, łysy mądry, nie? Ale obiecałem, że podam jeszcze moje zarobki z YouTube'a i z donate'ów. Tak jak już wspomniałem wcześniej, zarobiłem ponad 300 z reklam na YouTubie. Jeżeli chodzi jednak o donate'y, no zarobiłem trochę więcej. Streamuję od 4 lat. I żeby was nie skłamać, niestety nie mogę zobaczyć dokładnej liczby zarobionego hajsu, z prostego powodu zamknąłem konto na Tip and Donations. No generalnie nie jestem zadowolony z tej strony, a tam były dosyć pokaźne statystyki, ponieważ przez większość czasu streamowałem właśnie tam. Jednak wiem, jakie tam były zarobki i pamiętam mniej więcej, że zarobiłem coś ponad 2000 zł, a teraz pracując na Tipli też już parę stówek wyciągnąłem. Generalnie podsumowując, donate'ów zarobiłem coś ponad 3000 zł. Czy jest to dużo, będąc streamerem, który na streamie ma od
0 do 50 osób, myślę, że to jest cholera pieniędzy. Jeżeli rozbudujecie swój stream i będziecie mieli coraz więcej ludzi na live, to naprawdę fajne sianko można z tego kosić. Ale czy jest to opłacalne, jeżeli sukcesu nie macie? Odpowiedzcie sobie sami. Ja dalej traktuję streamy, jak i nagrywanie, głównie jako hobby, nie jako źródło zarobku, z możliwością taką, że kiedyś będzie to moje główne źródło zarobku, więc nie ma to dla mnie jakiegoś większego znaczenia. Natomiast jeżeli celujecie sobie w biznes, zastanówcie się, czy jest to opłacalne. Odpowiedzcie sobie na to sami. Jeżeli chcecie więcej materiałów tego typu, zapraszam do subskrypcji kanału, zostawienia lajka i napisania komentarza. Ja z chęcią sobie poczytam też wasze opinie na temat tego, jak wam się taki materiał podobał. Chciałem brzmieć jak najbardziej obiektywnie, no i musiałem niestety tutaj zamieścić jakby takie, wiecie, rzeczy typu o, zarobiłem tyle pieniędzy, o, tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że po prostu gdybym tego nie zrobił, no to by ten poradnik był taki strasznie niepełny. Nie chciałem jednak, żeby miał to taki wydźwięk, że wiecie, że się chwalę zarobkami czy coś, bo nie o to tutaj chodzi. Chciałem po prostu dotrzeć do potencjalnie nowych widzów. Więc ja się z wami żegnam, do zobaczenia, papa, cześć, ja byłem Oskar, siema!